A nie miało być filmów żadnych niby i co? No, tyle ci powiem, że jak każdy uzależniony jestem niesłowny. Cześć, witajcie kochani. Mam nadzieję, że większość z was nie będzie w ten sposób reagowała. Mówisz jedno, robisz co innego. Tak poważnie, to po pierwsze z racji zaistniałej sytuacji mam ciut więcej czasu, więc postanowiłem coś nagrać. Przeczytałem wczoraj bardzo fajne zdanie, którym koniecznie chciałem się też z wami podzielić. Poza tym myślę, że jednak z racji kwarantanny, która obowiązuje i programu Zostań w domu, fajnie dołożyć swoje 5 groszy do tego, co się dzieje, żeby po prostu było dobrze. Więc tak, kochani. Przede wszystkim, jak zachować spokój w czasach kwarantanny? Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, żeby przestać, poważnie, przestać dawkować się co chwilę różnymi newsami. I tymi takimi w miarę sprawdzonymi i tymi po prostu, wiecie, teoriami spiskowymi. To jest taka pożywka teraz do tego, żeby różne teorie spiskowe rozkręcać i tak dalej, że to się w głowie nie mieści. Oczywiście, kochani, ja nie jestem naiwny i wiem, że część z tych teorii spiskowych może być prawdziwa, jak najbardziej. Ale tak na chłopski rozum, zastanówcie się teraz. Czy wierząc temu, co mówi ogół, czy wierząc temu, co mówią teorie spiskowe, jaki to ma wpływ na rzeczywistość? Jaki to ma wpływ na to, że się coś zmieni? No nie ma żadnego, absolutnie nie. Bo nawet jeżeli wszyscy by uwierzyli w teorie spiskowe jakieś, jaki to ma wpływ, jak to sytuację może zmienić? No tak naprawdę, teorie spiskowe, czy w ogóle też newsy takie, powiedzmy, że prawdziwe gdzieś, chociaż to tak naprawdę historia, wiecie, oceni, co było prawdziwe, co było nieprawdziwe, one tylko i wyłącznie mają wpływ na nas, na nasze samopoczucie, które często nie jest dobre. Skąd to się w ogóle bierze, że my się skupiamy tak cholernie mocno na rzeczach związanych z czymś niedobrym, z czymś złym, z czymś nieprzyjemnym? Jest to bardzo instynktowne. Jeżeli dawno, dawno, dawno temu, powiedzmy, wszedł do jaskini jakiś, nie wiem, tygrys, powiedzmy, no nie dinozaur, wiecie, bo wtedy w dinozaury to się kamieniami rzucało, nie? Żeśmy się dinozaurów nie bali. Pojawiło się zagrożenie. Instynktownie obserwujemy zagrożenie. To jest normalne. Wyobraź sobie, że, nie wiem, śpisz sobie w nocy, jakieś szmery, bajery cię w kuchni budzą, wiesz, wstajesz i idziesz, nie? Widzisz, że jakiś złodziej łazi, nie? No to jeżeli go nie zaatakujesz, to zapewne gdzieś się w takim miejscu schowiesz i będziesz cały czas na niego patrzył, bo chcesz obserwować zagrożenie. To jest zupełnie naturalne. To samo, jeżeli, nie wiem, wlezie ci jakiś wilk, załóżmy, na działkę, no już teraz wymyślam kompletnie, tak? To też, wiesz, staniesz w bezpiecznym miejscu, ale będziesz cały czas go obserwował. Nie wsadzisz głowy pod poduchę, bo to będzie raczej takie ucieczkowe zachowanie. Będziesz go obserwował, bo chcesz obserwować zagrożenie, tak by nie dotknęło ono ciebie i bliskich. To jest zupełnie normalne, to jest instynktowne. Tylko że wiecie, taką wiedzę, jeżeli ma taki koleś łysy z YouTube'a jak ja, i ona jest ogólnie szeroko dostępna, ta wiedza przecież, to taką wiedzę mają też specjaliści od marketingu. I teraz cofnijmy się trochę w historii. Zaczęło się bodajże w 1880 roku. Jakaś gazeta z Nowego Jorku. Nie pamiętam teraz jaka. Kurczę, może daty pomieszałem. Przepraszam, jak głupoty wam klepię, ale chyba coś mniej więcej to tak było. Na początku, kiedy to pismo powstawało, klientami byli czytelnicy, bo oni kupowali pismo, tą gazetę, która była produktem. Wydaje się logiczne. No oczywiście. Płacili za gazetę wysokiej jakości, i tam były przedstawiane, wiecie, materiały takie, no, wyższej jakości raczej. Różne jakieś naukowe badania, pierdoły, jakieś fragmenty książek, coś, wiecie, no, tam była jakaś treść, tam była jakaś jakość, za którą żeśmy płacili. I po pewnym czasie doszedł wydawca do wniosku, że jego produktem będą ludzie, czytelnicy, a klientami firmy, reklamodawcy. O co chodzi? Wypuścił na rynek gazetę,
która przedstawiała Chłami Badziew. Z, wiecie, z takimi krzykliwymi tytułami, nagłówkami, które wiecie, jakieś gdy on to zrobił, załóżmy Franciszek, gdy papież Franciszek to zrobił, cały świat zaniemarł. Dobra, nie, sobie myślisz, ja pierdzielę, co się stało w ogóle, przewrócił kościół do góry nogami. Wchodzisz, klikasz, tak, czy tam kupujesz tą gazetę, no i tam nagle nie umył rąk po śniadaniu. Chociaż dzisiaj to może by było akurat na miejscu. Nie wiem, nie zawiązał sobie buta. Wszystko jedno, wiecie, bzdury totalne, nie? Ale co? Zadziałało. Kliknąłeś w internecie, czy kupiłeś gazetę? Gazeta oczywiście kosztuje psi grosz. W internecie rzeczy mamy za darmo. No i chwyta, tak? I teraz tak. Ty, mając tą gazetę, czy będąc na tych stronach internetowych różnych, jesteś produktem. Jasne? A kupującym jest jakaś firma, reklamodawca, która tam umieszcza swoje reklamy. Bo między tymi wszystkimi krzykliwymi hasłami jest nasrane tyle reklam, że to po prostu patrzeć nie idzie. I tak, kochani, to działa. Im więcej wyświetleń, tym więcej reklamodawców. Im więcej reklamodawców, tym więcej kasy. Jak zdobyć wyświetlenia? No na najprostszych instynktach, kochani. Czyli na strachu. Dlatego stąd te wszystkie krzykliwe nagłówki. Po prostu marketingowcy to mają teraz naprawdę tłuste lata. No, powiedzmy w ten sposób. Kochani, nie bierzcie w tym wszystkim udziału. Znając te mechanizmy, że instynktownie obserwujecie to, co jest zagrożeniem, znając mechanizmy działania różnych firm, marketingu, właśnie tych wszystkich takich, wiecie, nagłówków, można do tego wszystkiego trochę nabrać dystansu. Przestańcie. To kompletnie niczego absolutnie nie zmieni. W ogóle. No, nie macie najmniejszego wpływu. Stawiam obiad temu, kto mi powie, udowodni, że panika cokolwiek komukolwiek dała. I teraz jeszcze raz. Ja nie mówię, żeby bagatelizować. Sam się stosuję do poleceń, które rząd nam zaproponował, żeby się trzymać tej kwarantanny. I tyle. Nie neguję tego, czy to dobre, czy to niedobre. Mi się to wszystko trochę dziwne wydaje, ale okej. Trzymamy się zasad. Ale z zimną krwią no patrzymy na to wszystko, żeby, wiecie, kurczę, no nie podnosić statystyk samobójstw. Kochani, naprawdę, po tym wszystkim wiecie, ile ludzi będzie potrzebowało pomocy psychiatrycznej, pomocy psychologów? To się w głowie nie mieści. Wiecie, no normalnie przecież, jeżeli siedzimy w domu, no to wiecie, trzeba uważać na siebie trochę. Myślę, że część z nas w ogóle to swoje rodziny pozna, nie? Wiecie. I teraz tak, to jest wszystko spoko, nie? Tylko wiecie, po tygodniu, po dwóch tygodniach to już wiesz, co tak napierdzielasz czubie tą łyżeczką do herbaty, kiedy mieszasz, nie? Weź nie dotykaj mojego powietrza. Wiecie, tak może wyglądać sytuacja. I tutaj ten wirus to się powinien nazywać jakoś inaczej, no weryfikator może, albo coś w ten deseń. Będzie weryfikował, jakie mamy relacje w rodzinach. Oczywiście może to być z tego duży plus i tyle. Kochani, dużo osób będzie potrzebowało pomocy. Rocznie 800 tysięcy ludzi, prawie milion ludzi, prawie milion istnień ludzkich popełnia samobójstwo. Rocznie. Jeżeli będziemy się naprawdę na tym wszystkim skupiali, to my te statystyki podniesiemy. Poważnie, to nie są przelewki. Nie ma co, naprawdę, to niczego kompletnie nie zmieni. W panice nigdy się nie podejmuje dobrych, porządnych decyzji. Dlatego proszę, przestańcie się dawkować. To jest mniej więcej trochę tak, jeżeli, załóżmy, przestajesz pić, nie chcesz pić, nie? Ale dzień w dzień gapisz się w sklepie przez ladę, po prostu masz całą szybę wylizaną, na buteleczki, wiesz, o co chodzi. No, kurde, no nie da się tak po prostu długo. Zostawmy to, kochani. Przechodząc już teraz do rzeczy. Z racji tego, że też mamy trochę zajęć odwołanych, czytam sobie troszkę rzeczy niezwiązanych ze szkołą, wróciłem sobie do tej książki. Ja nie wiem, pamiętam, ile lat temu ją czytałem, ale uderzyło mnie takie zdanie. Pisząc tę książkę, założyłem, że stan wewnętrznego spokoju nie jest czymś, co można osiągnąć. Należy po prostu o nim pamiętać. To, kim naprawdę jestem,
nie umarło, a tylko zostało zagłuszone przez uzależnioną osobowość i nałogowy styl życia. Nie jest tak, że w pewnym momencie naszego życia stajemy się niekompletni, a jedynie zapominamy, jacy kiedyś byliśmy i szukając szczęścia poza sobą, wchodzimy w drogę uzależnienia. Ważnym elementem procesu leczenia jest zrozumienie, że spokoju umysłu nie można osiągnąć. Wspomnienie prawdy jest oddalone od nas o zaledwie jedną myśl. Miłość czeka tylko na Twoje zaproszenie. Spokój nie jest czymś, co można osiągnąć. I po prostu do góry nogami wywróciłem wiele światopoglądów. Ale kochani, tak jest. Słuchajcie, kto jak kto. Ale my doskonale wiemy o tym, że spokoju w żaden sposób nie można osiągnąć. Ile byś nie wychlał, ile byś nie brał, ile byś nie grał, ile byś nie próbował osiągnąć sukcesów, rzeczy, dóbr materialnych, uznania innych ludzi, wszystko jedno, tak? Ile byś nie próbował tego wszystkiego osiągnąć, spokoju nie osiągniesz. Kiedy to zdobędziesz, poczujesz jakąś radość, poczujesz jakieś szczęście, ale spokoju nie osiągniesz. Jeżeli nawet będzie Ci się wydawało, że to, co czujesz, to jest spokój, to jest kwestia czasu i on zanika. W momencie, kiedy kończy się browar, kiedy kończy się woda, kiedy kończą się papierosy, w momencie, kiedy wypłata, wiesz, jest jakaś mniejsza, słabsza, tak? W momencie, kiedy sąsiad ma lepsze auto, w momencie, kiedy sąsiad ma lepszą trawę, wiesz, o co chodzi, nie? Za każdym razem, kochani, tak jest. Nie ma czegoś takiego, żeby w jakikolwiek sposób osiągnąć spokój. Myślę, że chyba wszyscy, jak siedzimy teraz, tak, doskonale o tym wiemy. Nie da się. Ile byś naprawdę nie próbował, nawet w trzeźwym życiu. Na pewno próbowałeś, wiesz, dużo rzeczy naprawić, dużo rzeczy osiągnąć i tak naprawdę one Ci nie dały spokoju. Dlatego, że za chwilkę pojawiło się coś, co ten spokój zaburzało. Dlaczego? Spokój mamy w sobie zawsze, po prostu, gdzieś wewnątrz naszej duszy, naszej istoty mamy spokój. To nasze ego, w sensie takim nie psychologicznym typowo, ale bardziej duchowym, nasze ego, ta nasza uzależniona osobowość, ona zawsze uzależnia spokój od rzeczy, od czynników zewnętrznych. I tak, co ty pierdzielisz, łysolcu, jak ja mam zachować spokój, nie widzisz, co się dzieje na świecie, wszyscy umrzemy. Pewnie, że wszyscy umrzemy. Może warto ten, kuźwa, podstawowy fakt ludzkiego istnienia zaakceptować. Tak, umrzemy, mało tego, my umieramy od urodzenia, po prostu w procesie starzenia. Kompletnie, jasne? Wiecie, to jest tak, bo my czasami udajemy, że nie wiemy o tym, że umrzemy. Kuźwa, umrzemy. No, nie wiadomo kiedy, tak? Może na tego zakichanego wirusa, może pójdę do sklepu po bułki i mnie samochód trzepnie, a może za 80 lat zejdę, no. Nie, za 80, nie, to by miał prawie 120 lat. To by nie było dobre dla ludzkości, gdybym ja tyle lat żył. Wiecie, o co chodzi. Kochani, umrzemy i może po prostu trzeba ten fakt zaakceptować. Tyle, jasne? Pierwsza rzecz. Kolejna rzecz. To, co mówią stoicy, jeżeli jeden człowiek jest w stanie coś osiągnąć, czegoś dokonać, znaczy to, że jest to możliwe, po prostu, jasne? I teraz tak, zauważcie, że na przykład różni wojownicy, dosłownie wojownicy, oni naprawdę potrafią zachować spokój, ogromny spokój. Ich cholernie ciężko takiego człowieka pokonać, w walce nawet wręcz, kiedy on jest spokojny. Dużo łatwiej walczy się z przeciwnikiem, którego emocje noszą. Bo on jest przewidywalny po prostu, tak? Zwyczajnie. A jeżeli ktoś zachowuje spokój, zachowuje trzeźwe myślenie w spokoju, a kiedy zachowuje trzeźwe myślenie, podejmuje dobre, racjonalne decyzje. Jasne? Czyli jeżeli jakaś grupa ludzi potrafi to osiągnąć, no to jest okej. Okay. Kochani, ja staram się nie oglądać, pewnie, że wiesz, no wolałbym, żeby ten bałagan się cały skończył, bo wkurza mnie po prostu sytuacja zatrzymania tego wszystkiego. Jakoś to mnie bardziej drażni. Samą chorobą się nie przejmuję, może tyle, co później będzie gdzieś, wiecie, z gospodarką się działo. Ale to nie znaczy, że w tym wszystkim ja nie siądę sobie, nie zrobię kawy, nie popatrzę przez okno
i z takim, wiecie, czystym spokojem, miłością, akceptacją do samej siebie, do samego siebie, bo myślałem o istocie ludzkiej, dlatego samej siebie. Nie, kochani, wszystko ze mną w porządku. Z akceptacją do samego siebie, z akceptacją do tej trudnej sytuacji, ale z akceptacją, no co zrobię? Potrafię usiąść naprawdę, kochani, i czuć spokój. Po prostu. I to nie jest coś, co ja próbuję osiągnąć, kuźwa, 50 rolkami papieru toaletowego w łazience. Nie próbuję tego spokoju osiągnąć pełną lądową i tak dalej. Ja nie mówię. Dobrze być gdzieś zabezpieczonym. To jest wręcz, wiecie, racjonalne i świadczy trochę naszej odpowiedzialności, nie? Ale wiecie, nie kuźwa urwane półki w Biedronkach i w ogóle. Wiecie, to nie jest spokój i to nie wynika z racjonalnych decyzji. Kochani, pomyślcie o tym, proszę. Spokój nie jest czymś, co da się osiągnąć. Wiecie, wiele ludzi na świecie próbuje nam ten spokój sprzedać, nie? Ubezpieczeniem, lepszym samochodem, większym domem, ładniejszą kobietą, załóżmy, zdradą, wiecie, nie? No bo wiesz, takie zdrady, nie? To wiesz, to jest urozmaicenie, nie? Wiesz, no bo to jest dobre, wiesz. Słuchaj, na pewno jest zdrada urozmaiceniem, bez dwóch zdań. To jest logiczne. Natomiast znowu, jak stoicy? Stoicy podchodzą do wszystkiego konkretnie. Dlatego się mówi też o tym stoickim spokoju. Stoików też czytam, dlatego gdzieś tam o nich wspominam. Stoicy mówią zawsze tak, patrz na wszystko w sposób prawdziwy. Czyli nie tylko na plusy, ale też na minusy. Po prostu. I robisz bilans. Dlatego, kochani, kto jak kto, ale my naprawdę doskonale wiemy, że spokoju nie da się w żaden sposób kupić, w żaden sposób osiągnąć. Jedyne co, przypomnij sobie o nim, że gdzieś w środku ciebie on jest, że wielokrotnie czułeś spokój w sytuacjach dużo trudniejszych, dużo łatwiejszych, ale jak się głęboko zastanowisz, to właśnie nie czynniki zewnętrzne miały na niego wpływ. Wręcz przeciwnie, jeżeli zaczniesz skupiać się na czynnikach zewnętrznych, że o, teraz czuję spokój i będziesz go przenosił na to, co na zewnątrz, to za chwilę go stracisz, bo za chwilę będzie nowy wirus, za chwilę będzie coś innego, i go stracisz. Spokój jest zawsze w tobie na wyciągnięcie ręki. Po prostu. Tyle, kochani. Napiszcie, co w ogóle słychać. Jak meetingi, czy są spotkania, czy się coś dzieje w ogóle, jeżeli chodzi... No, terapie wiem, że są zawieszone, bo sam już teraz nie chodzę na praktyki. Ale jak meetingi, jak AA, czy w ogóle co robicie w tym czasie? Jak sobie radzicie z całą tą sytuacją w ogóle? Dajcie znać w komentarzach. Pozdrawiam cieplutko. Cześć.